Witam serdecznie, Sebastian Wasilewski, sohaczew.pl. Mistrzostwa Europy prawie już za nami, finał przed nami, zatem gościem dzisiejszym naszej rozmowy jest ktoś, kto związany jest z piłką nożną. Zatem witam serdecznie Rafała Murasa, absolwent warszawskiego AWF-u, nauczyciel WF-u w Kozłowie Biskupim, trener Promyka Nowa Sucha, roczniki 2006-2008. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Sebastianie. Rafale, masz z czego się cieszyć, bowiem zarówno rocznik 2006, jak i 2008 awansowali do warszawskiej pierwszej ligi. Duma rozpiera? Myślę, że to było planowane jakby, w sensie ciężka praca chłopaków przez kilka lat, mentalnie, tłumaczenie, rozmowy i tu wiele czynników ma na to wpływ, tak? I po pewnym czasie ta praca przynosi efekty. To nie jest rok, dwa, tylko w przypadku rocznika 2006 to jest ósmy rok treningów. Wiadomo, że ten skład się zmienia, bo jak chłopcy są lepsi i przerastają klub, to też nie blokujemy im drogi do Warszawy, do lepszych zespołów. Natomiast na Promyk Nowa Sucha to na pewno bardzo duży sukces. No tak. W tej miejscowości to się udało coś takiego osiągnąć. To tyle, że z tego co wiem, nie wszyscy zawodnicy są mieszkańcami Nowej Suchy. Tak. Mniej więcej skład jest podzielony, że jest połowa zawodników z Nowej Suchej, Kozłów Biskupi, bo to liczy jako jedno, a druga część zawodników jest z Sochaczewa lub okolic Sochaczewa, tak. A z którego rocznika jesteś bardziej zadowolony? Czy z tego starszego, czy z młodszych? Ciężko mówić, bo oni będą to oglądali, potem będą porównywali. Już też na obóz jadę z dwoma rocznikami i powiedziałem, który awansuje do pierwszej ligi, to będę na obozie prowadził ten zespół, a drugi trener drugi. I teraz mam problem, bo oba awansowały. No tak. 2006 myślę, że troszkę łatwiej, bo jednak im starsi, ten poziom trochę spada, tych drużyn jest mniej. Natomiast rocznik 2008, awansować w pierwszym roku, kiedy wchodzimy w jedenastki, jakby jest ta reforma lig, do pierwszej warszawskiej ligi, no to jest niebywały sukces, nawet jak na Sochaczew, by któraś drużyna awansowała, tak? W roczniku, który wchodzi do jedenastek. Pierwsza Liga Warszawska w roczniku 2008 będzie na wyższym poziomie niż Liga Wojewódzka 2008. Powiem tak, nie bardzo śledzę tutaj zespoły Orkana Sochaczew czy Bzury Chodaków, ale z tego co wiem, są za wami dość dalej. Znaczy, grają w innym rejonie, bo grają w rejonie płockim, tak? Więc ja też bym nie chciał porównywać Ligi Płocka-Warszawska i zespołów między sobą. Gramy sparingi, więc te wyniki jakoś tam się odbywają, jakoś tam znamy te wyniki, natomiast oni grają w pierwszej lidze płockiej. No tak, to jest najwyższa Liga Płocka i jedyna chyba, tak? Więc ciężko to... Nie tak dawno był turniej, taki ogólny, towarzyski właściwie w niedzielę. Które miejsce zajęliście? W Biskitkach. Pierwsze. No właśnie, kto tam był oprócz was? Znaczy, przede wszystkim graliśmy rocznikiem 2008-2009, a turniej był dla rocznika 2007. Czyli ten rok jest zdecydowanie w warunkach fizycznych była przepaść. Grały tutaj kluby Mszczonów, Żyrardów, Osuchów, które tam jeszcze, Orzeł Nieborów. No, było tych drużyn, 16 drużyn, 16 zespołów. No tak, bo z tego, że my graliśmy na turniej totalnie towarzysko, na rozluźnieniu, ja nawet moim chłopakom nie kazałem się chować w cieniu, mogli robić co chcą przez cały turniej, bo wynik był sprawą drugorzędną. Mieliśmy odpocząć trochę psychicznie po tych emocjach w barażu z Grodziskiem i całym sezonie, który był bardzo trudny, przez pandemię. My graliśmy w miesiącu 7-8 meczy. Bo były zaległe kolejki z marca, z kwietnia, które się odbywały w maju i w czerwcu, tak? No tak, trzeba było nadgonić. I tu i kontuzje, bo ta kadra jest niby szeroka, ale przy co 3 dni meczu, to wiemy jak na poważnym poziomie, tak? No te dzieciaki nie były w stanie się niektóre zregenerować, tak? Drobne urazy kumulowały się po 5-6 meczach w ciągu 3 tygodni. Dlatego tutaj już, tak jak mówię, teraz też spokojnie odpoczynek, żeby... Wiesz co, Rafał, widziałem kilkakrotnie Twoje dzieci, twoich zawodników w akcji i ciebie też podczas tego meczu. Strasznie byłeś spokojny w wielu meczach, natomiast już w przypadku, gdy graliście z Grodziskiem, byłeś wulkanem energii. Aż cię nie poznawałem. U nas czy u nich? U nas. U nas. Zgadza się. Z tym, że czy dawałem wskazówki? Nie, ale... Dlatego, że ja napędzałem ich emocjonalnie 30 kilka stopni ciepła i powiedziałem, że tutaj piłka ma drugoplanowe znaczenie jakby, bo po 20 minutach wy już nie będziecie mieli siły tej piłki kopnąć, pobiec i tak dalej i wtedy gra głowa. Dlatego ja cały czas motywowałem ich, że panowie wykrzesacie z siebie tą siłę, macie moc, jesteście w stanie powalczyć, bo każdy z nas, gdyby wyszedł 20 minut na tym upale,
No tak. No to już odcina się wszystko. I która drużyna była mocniejsza mentalnie i to dała radę wytrzymać, wygrywała mecz, tak? Jasne. Byłem na tym meczu i właśnie tak zauważyłem, że chyba nawet minuty nie siedziałeś na ławce. Chyba nie. Cały czas stałeś, dopingowałeś, kierowałeś zespołem, bardzo byłeś zaangażowany, zależało ci mocno. I to samo było w rewanżu. To samo było w rewanżu. Szkoda, że... Podobne warunki, mecz się ułożył niekorzystnie, straciliśmy bramkę w pierwszej akcji, później odrobiliśmy, później znowu straciliśmy, no i przy 2-2, no to już wiadomo, zapas z pierwszego meczu Grodzisk już troszkę już nie podjął później walki. A powiedz mi, który z tych twoich roczników ma tak zwane papiery na granie? Wiadomo, to są młodzi ludzie. To jest dzieci, w piłce młodzieżowej to jest bardzo różnie, bo tutaj wystarczy, że nie wiem, dwóch, trzech chłopców, nie wiem, odejdzie, komuś się odechce. To jest non stop, trzeba jakby planować krok w przód. Że jak coś się wydarzy, to muszę mieć plan awaryjny. Jeżeli czegoś takiego nie będziemy mieli, no to za chwilę możemy nie mieć zespołu, tak? Tutaj no, widzimy po zespołach nawet tutaj seniorskich, gdzie tak jakby tych ludzi jest trochę więcej, powinno być do grania, bo to z wszystkich roczników i tam też są te problemy, że nie ma tego przewidywania krok do przodu. Co będzie za rok? Za rok, za pół roku, czy no musi być jakiś plan, tak? No powiem tak, 2-8, jeżeli się nic nie będzie działo i nawet w tej chwili mamy już tam pewne wzmocnienia, prawdopodobnie przyjdą, ludzie się już odzywali, tak, żeby tu chcieli grać, no to 2-8, no nie chcę nic mówić, ale no może być... Wzmocnienie. Może być głośno słychać o tym roczniku jeszcze za rok czy za dwa jeszcze bardziej, tak? No właśnie, bo teraz rocznik 2006 to już, jak powiem tak kolokwialnie, stare byki. Za chwilę szkoła średnia, jeszcze rok w 8 klasie, a potem już wybór, szkoła średnia, licea, zawodówki. Znaczy, tak, 2-6 już w tej chwili, tak, że już zmieniają szkoły chłopaki. Tak? Już część z nich chodzi do szkoły średniej, bo jak poszli rok wcześniej, bo to jest różnie z tymi rocznikami, to już są w szkole średniej. Z tym, że w 2-6 mam na tyle ustabilizowany już skład, że tam raczej chłopcy będą trenować i będą grać. Już ci, którzy tam jakieś zawirowania wprowadzali, to już tych zawodników nie ma. Którzy poszli wyżej grać, to już nie ma. Znaczy, wyżej też już jest problem z tym graniem, bo to nie jest tak łatwo, że się odejdzie i tam się... Gdzieś tam załapie. Czyli zespół się nie rozpadnie? Myślę, że nie. Myślę, że będzie dosyć stabilny. Jak będę uważał, że chłopaki się nadają do seniorów, wtedy bo już tam jeden czy dwóch chłopców z 2-6 też u nas w seniorach. Powiem ci tak, że nie wiem jak to jest z tym rocznikiem 2008, ale z tego 2006 to wiem, że jeden z twoich chłopaków dostał propozycję do grania w reprezentacji. 2-6. 2-6, tak? No, ten chłopiec odszedł 6 lat temu od nas. Grał, był kapitanem kadry Polish Soccer Skills. Grał później w Escoli Barcelony. Grał nawet w roczniku CLJ-ki, rok starszym od siebie, czyli w 2005, a był rocznik 2006. No liczyłem bardzo, że przebije się, bo na nasze warunki być granie w drugiej lidze, w trzeciej lidze, no to jest w seniorach, to jest duży sukces, tak? Bo my nie mamy takich zawodników. Znaczy nawet o Sochaczewie mówię. To jest czwarta liga, to jest jakby kres możliwości tych zawodników, którzy tutaj uważamy ich za wybitnych w młodzieżowych drużynach, tak? Więc trzecia, druga liga, no to już jest duży sukces. Natomiast w okresie pandemii, z tego co wiem, no to ten chłopak nie wrócił do grania, tak? To bardzo szkoda, bo mówię, no 15 lat. Ostatnio, miał papiery. Ostatnio... Na granie. Też tak myślałem 6 lat temu, 7. W tej chwili to jest ciężka praca plus talent, tak? I też taka prośba do zawodników, jeżeli chcą gdzieś iść dalej, to nie w tym wieku 10, 11, 12 nawet lat, tylko w wieku 15 lat. Bo mam przykłady takie, że poszli w takim wieku i przez 3 lata dojazdu do Warszawy, do Płocka, gdzieś dalej, oni są zmęczeni fizycznie już. Gdybyśmy mieli 4 razy w tygodniu jeździć na treningi plus 5 mecz, to te dzieciaki, dla nich to jest praca. Już. Już są zmęczone. A gdy tu przyjadą 5-10 km na trening, ten trening wiadomo, że może być trochę niższy poziom, no 2-8 akurat tego nie ma, bo to jest mocny zespół, tak? Ale on potem chce grać. Na przykład od nas zawodnika. Grał u nas całe życie. Zaczynał na ławce, rocznik 2-2. Zaczynał na ławce w roczniku 2-2. Później grał w pierwszym składzie, potem stał się jednym z najlepszych zawodników. Kiedy chłopcom się w wieku 16 lat by chciało i w tej chwili ma 19 lat, czołowy zawodnik w czwartej ligi Mszynowiance. No proszę. No takim przykładem myślę, że też trudności i kłopotów z tymi młodymi ludźmi jest chociażby nasza wielka gwiazda Robert
Lewandowski, którego Legia w pewnym momencie wyrzuciła i stwierdziła, że jest za słaby i się nie nadaje do piłki nożnej. Grałem z Legią kilka razy, nawet rocznikiem 2-8. Przegraliśmy 20-0, to w ogóle inna półka. I 2-6 grałem wcześniej. No to 2-6 nie było takiej różnicy. I podchodzę do trenera po meczu, mówię, macie taki fenomenalny skład, no w każdym roczniku praktycznie, więc do tych seniorów musi ktoś przejść. Wtedy chłopcy mieli 12 lat. I trener na Łazienkowskiej mówi mi tak, trenerze, w wieku 15 już nikt nie będzie grał u nas. Już nie będzie tych ludzi, tak? Tam jest taka rotacja, że w Legii, nie wiem, mamy pierwszy skład, a za chwilę przychodzi 8 nowych, 8 odpada, tak? Znowu 8 przychodzi, 8 odpada. No w Legii to ciężko się... No tak, bo wspomniany Robert Lewandowski zaczynał swoją karierę nie tak daleko nas, Partyzan Pleszno. Tak. Potem próbował się dostać do Legii Warszawa, tam mu nie wyszło. Tak. Dopiero później w Pruszkowie zaczął w Zniczu wypłynąć na szerokie wody. Tam druga liga, potem Lech Poznań i tak dalej. To już wszyscy wiemy. Gwiazda całego świata tak naprawdę. Najlepszy piłkarz na świecie. Najlepszy piłkarz na świecie, jakby nie było. Ale zanim o piłkarzach całego świata porozmawiamy, to jeszcze pytanie do ciebie podczas trenera. Co jest dla niego najważniejsze, tak jak dla ciebie? Czy bycie niemalże ojcem, przyjacielem, kolegą, trenerem? Tu te relacje jakby są różne, bo jeżeli mamy na przykład zakończenie sezonu, normalnie na obozie jesteśmy, czy widzę się z chłopakami jakoś w innym czasie, tak? Bo też na Orliku tam mam trochę zajęć, to mamy bardzo luźną relację. Tu nie ma żadnych problemów. Nawet na trening przychodzimy, spokojnie, różne relacje, każdy robi co ten, ale jak zaczynamy trening, jest zbiórka na początku, no to zmieniamy jakby te zachowania, jest większa spina, tutaj już musimy skupić się na pracy. Kończymy trening, wracamy znowu do tych relacji takich luźniejszych. Dla mnie najważniejszą rzeczą nie jest wynik, nie jest to, gdzie gramy w lidze, tylko to, że chcę mieć frekwencję treninga. I u nas w klubie wprowadziliśmy od pewnego czasu, że nie interesuje nas liga, w której gramy. Mieliśmy 2-2 w wojewódzkiej lidze rocznik, tak? No i teraz do seniorów, tak, to nie do końca się udało, żeby przeszli ci zawodnicy. Dlatego frekwencja na treningach. I z tego są trenerzy u nas rozliczani w każdym roczniku. Że nie to, że gram w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, czy tam w którejś lidze, tylko ma być frekwencja, oni mają być nauczeni trenowania, systematyczności i poprawiamy umiejętności zawodników, tak? W Nowej Suchej też nie trafimy zawsze rocznika wybitnego, bo to jednak jest miejscowość niewielka, a trzeba z tymi dziećmi pracować. I no mówię, systematyczność. Powiedz mi jeszcze o czymś, o czym dowiedziałem się od pana Listkiewicza, znanego w całym kraju, sędzio międzynarodowym. On kiedyś powiedział o czymś, co nazwał to KOR. KOR, Komitet Oszalałych Rodziców. W roczniku 2-6, kiedy zaczynałem pracę 8-9 lat temu, nie panowałem nad tym w ogóle. Był KOR. Był. I później, żeby z czegoś takiego zmienić rodziców na spokojnych, to jest już problem. Musi przyjść, nie wiem, inny trener, musi przyjść ktoś, musi coś się wielkiego zmienić. Udało się przez to, że właśnie była duża rotacja składu. Część chłopców przyszła tutaj z Chodakowa, część stąd, jakby ci rodzice się pozmieniali. Trochę mentalnie opracowaliśmy i się udało, ale to była praca 4-5 lat, żeby to wyhamować, ten KOR. To tak, niejednokrotnie, gdy byłem na takim meczu przy twoim udziale jako trener, ja jako kibic, oglądając to, to widziałem rozszalałych czasami rodziców, nie będę mówił kto szczególnie, ale widziałem, że strasznie zaangażowani chyba mocno ci przeszkadzali tak naprawdę. Nie, w roczniku 2-8 nie odczułem w ogóle pojedyncze sytuacje, ale to naprawdę w roczniku 2-8 rodzice jak się zachowują, no to jest wzór dla innych grup tak naprawdę i dla innych klubów w całej Polsce czy na Mazowszu, tak? Bo nawet w wielkich akademiach słyszymy o bardzo złych zachowaniach rodziców. I ja w 2-8 jako trener to jestem dumny z zachowania rodziców od początku powstania grupy do teraz. To nie było problemów. W 2-6 teraz już jest też bardzo fajnie. Okej. Okay. Trenowanie dzieciaków to też twój po części zawód. A jak zawód, to są też pieniądze. Powiedz mi, jakie wsparcie masz z gminy, od wójta gminy pana Macieja Mąki? Jest takowe? Czy... U nas, powiem tak, wsparcie z gminy jest fenomenalne. Tak? Ja bym nie zamienił tutaj tego wsparcia tych ludzi, którzy pracujemy. Bo my mamy trochę inaczej niż na przykład w Suchaczewie. My dostajemy obiekt i musimy tym obiektem zarządzać. To jest jakby nasz obiekt. My musimy tam kosić trawę, musimy sprzątać ten obiekt, szatnie, przygotowywać wszystko, więc musi być zarząd, który gra. I w tej chwili mamy w zarządzie 9 osób,
plus mamy też osoby, które nam pomagają spoza zarządu i jakby to wszystko jest pięknie poukładane. Mamy jedną osobę, która przygotowuje boisko, drugą osobę, która wstawia terminy meczy w Ekstraklasie, zgłasza zawodników. To wszystko jest pięknie poukładane i z panem wójtem też jest super współpraca. Pan wójt jest otwarty, rozumie jakby, że klub się rozwija, że te potrzeby finansowe rosną z roku na rok. Także współpraca z gminą jest świetna, zarówno z panem wójtem, jak i z przewodniczącym Rady Gminy, panem Mariuszem. Jasne. Pewnie oglądałeś mistrzostwa, no jakby nie było, są już od kilkunastu dni. Jak oceniasz te mistrzostwa? Bardzo fajne mistrzostwa z tego względu, że tu mamy 24 drużyny w Europie. W żadnym innym sporcie zespołowym pierwsza drużyna z 24 by nie nawiązała walki. A tu mamy mecze, gdzie drużyna numer 2 z drużyną numer 19 może wygrać. Mhm. I to będzie pewnego typu niespodzianka. Natomiast każdy się z tym liczy. No, przykładem chociażby Szwajcarzy. Tak, Szwajcarzy, którzy jakbyśmy wzięli ranking światowy, są jeszcze niżej, tak? Niżej. Mistrzowie świata, Francuzi przegrywają. Zgadza się. Czy mistrzowie Europy, Portugalia również. Ale czy nawet Macedonia, jeszcze 15-20 lat temu takie drużyny, Finlandia, przyjeżdżają, by nie miały żadnych szans. W tej chwili przyjeżdżają i grają. I każdy musi się liczyć, każdy musi podejść do każdego meczu na 100%. I tak jak mówię, mistrzem Europy w tej chwili może zostać, już mamy kolejną fazę, ale na starcie prawie każdy. Każdy. Ja pamiętam jeszcze z lat 80., kiedy Finowie przyjeżdżali do Polski i grali z nami, to dostawali 5-0, 6-0, 7-0. Zgadza się. Teraz podejrzewam, że bałbym się o wynik. Wyniki wysokie też się zdarzają. Z tym, że to niekoniecznie jest spowodowane różnicą, tylko no, pójdzie jedna akcja kontra druga akcja, to coś nie wyjdzie. Mhm. Bo też mamy przykład Dania-Walia, gdzie wyrównane zespoły. Mhm. Wynik 4-0, tak? No też dobrym przykładem jest mecz Węgrów, którzy zaskoczyli mnie bardzo in plus. Mimo tak ciężkiej grupy, wspaniale według mnie zagrali. Mocno tam walczyli, chociażby z Portugalią, którzy to mistrzowie Europy. I nagle dopiero w 80 minutach rozstrzygnęli spotkanie. Węgrzy się świetnie bronili. Wynik 3-0, a nie odzwierciedlał tego, co się działo na boisku, prawda? Dokładnie. Później remis z Francją, z Niemcami również po meczu, który mogli wygrać, bo prowadzili dwa razy. Tą drugą bramkę, co strzelili na 2-1, no to no minuta. To niemożliwe w ogóle było, że Niemcy tak zagrają, którzy zawsze jakby trzymali fason, tak? Nie ukrywam, że boję się tych Węgrów, tym bardziej, że przypomnijmy, oni są w grupie z nami. W walce o Mistrzostwa Świata do Kataru. Na tą chwilę Węgrzy, bardzo mocny zespół tutaj. No, jeszcze są Anglicy w grupie. Anglicy, gdzie przed pierwszym meczu z Węgrami myślałem, że będzie w miarę spokojnie, to przed rewanżem, to Węgrzy dla mnie są faworytem tego spotkania. No tak, cieszmy się, że to będzie mecz u nas. Tak. Tam udało nam się zremisować 3-3. No ale oprócz Węgrów, kto jeszcze in plus? Czesi? Czesi na pewno. Gdzie nie mieli tego składu aż tak wybitnych zawodników. Mieli równy skład zawodników ogranych w niezłych ligach. Taki. To już nie był Rosicki, to nie był Koller. Tak, to już nie były gwiazdy. To byli przeciętni zawodnicy z przeciętnych klubów, tak? I prezentują tutaj fenomenalny poziom, tak, Węgrzy. Czesi, przepraszam. Czesi. A kto rozczarował oprócz nas? No Polacy na pewno, niejednokrotnie. Tak. Wszyscy mówili, że Polacy będą czarnym koniem. Kto rozczarował? Ciężko mi powiedzieć, skupiłem się na Polsce z tymi rozczarowaniami. Może Rosjanie troszkę mocniej tu Holendrzy? Zagrają. Holendrzy też, no tylko trafili na tych mocnych Czechów. Ja pamiętam jeszcze z wcześniejszych mistrzostw Czechy-Holandia, to był zawsze fenomenalny mecz. No tak, zawsze im nie pasował. Tak? Zawsze nie pasował. Po dobrych meczach zawsze Czesi tam wygrywali w kluczowych momentach. Podobnie ci Holendrzy mają pewnie taki syndrom Czechów, jak my mamy Niemców. Udało nam się raz wygrać z nimi. Tylko, że Holendrzy są od Czechów półkę wyżej się wydaje, a my od Niemców dwie niżej. No tak. A powiedz mi, co myślisz o pomyśle, by takie mistrzostwa Europy rozgrywać na wielu stadionach rozsianych po całej Europie? Czy nie jest to tak zwany też handicap dla zespołów, które grają u siebie? Znaczy tak, myślę, że... Niektórzy mówią, słuchaj, no Węgrzy do tego dobrze zagrali, bo wszystkie mecze grali u siebie. Myślę, że komunikacja już nie jest taka trudna, jak była jeszcze 10 czy 20 lat temu. Będziemy do tego dążyli. Po drugie, koszty finansowe. Gdy organizuje to jedno państwo czy dwa, no to też jest dużo trudniej. I myślę, że coraz więcej krajów się nie będzie decydowało na organizację takich dużych turniejów samemu. To czy, bez współzespół? Tak, czy w piłkę, czy mówimy
tu nie wiem, może o igrzyskach, o innych imprezach, bo to jest dość duże koszta, tak? Kiedy to przynosi zyski? No teraz w tej chwili chyba już nie do końca, tak? Marketingowe przynosi jakieś tam, ale to, co wydajemy, generuje większe koszta, tak? I przy tym komunikacji, która jest w tej chwili, no to nie jest problem, żeby grać dzisiaj mecz tu, jutro grać mecz tam, tak? Myślę, że tak, natomiast no też czy to nie jest trochę tak, że ten sport zaczyna sportem nie ta idea Coubertin, tylko idea pieniądza. Tak, no. Kuwait, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w grudniu? Zgadza się. Jeszcze 10 lat temu ktoś by mi powiedział, to bym powiedział, stary, oszalałeś. Zgadza się, no nie uciekniemy od tego. Takie są czasy, takie są zmiany. Pytanie, jakim kosztem? Nawet tutaj kilka konferencji prasowych było, gdzie przedstawiali te napoje, już nie pamiętam co, który, bo ten reklamuje, ten nie reklamuje. Rafał, kończąc naszą rozmowę, pytanie dość banalne. Czego ci życzyć? Albo może tak. Najpierw zapytam cię o plany na wakacje, na nowy sezon. No na razie mamy krótką przerwę. Mamy treningi 2 razy w tygodniu, ale takie totalnie spokojne, nic wielkiego nie robimy. Zaczniemy za 3 tygodnie mniej więcej już okres przygotowawczy. Wczoraj miałem z chłopakami właśnie pierwsze takie spotkanie, jak to będzie wyglądało. 3 treningi w tygodniu, później 29 lipca wyjeżdżamy na obóz do Ustki. Tam spędzimy około 10 dni, wracamy trochę sparingów, dalej potrenujemy jeszcze mocno i liga chyba 21-22 sierpnia. Wakacje wiadomo, treningi będą, będę robił normalnie mocne, ta frekwencja będzie różna, bo to też się tego nie przeskoczy, tak? Część chłopców wyjeżdża wakacje w różnych terminach, tak? Ja mówiłem, ale będziemy pracowali z tymi, co są. Wyjedziesz na tydzień, wrócisz za tydzień, podejmiesz ten ciężki trening, czy ktoś wyjedzie w innym terminie, ale musimy przepracować, bo bez tej pracy w wakacje dzieci teraz już nie są takie, że wyjdą i będą grały na tych boiskach same z siebie tak dużo, tak? A powiedz mi, jakie zespoły od września będą twoimi rywalami? Moimi rywalami? W 2-6 mogę powiedzieć prędzej. W 2-8 ciężko mi jest powiedzieć, bo tam jeszcze baraże, nie ma tych wyników wszystkich. W 2-6 Piast Piastów, Jedność Żabieniec, może być Piaseczno lub Drukarz, to jest tak, jeszcze nie wiadomo, w której grupie te drużyny będą. LKS Chlebnia z trenerem Kruszankinem tutaj, dosyć znanym też w okolicy. I Progres Warszawa. To są tak mniej więcej, tam mogą być jedna, dwie zmiany. Natomiast w roczniku 2-8, no to ta Legia Fundacja prawdopodobnie, z którą graliśmy. Oprócz tego ciężko. W tym 2-8 to jest taka rotacja teraz, że... Ja słyszałem, że podobno Hutnik Warszawa, czy też Okęcie Warszawa. W 2-8? Tak. No, to nie wiem. Może tak być, ale tam jest za dużo jeszcze było do rozstrzygnięcia rzeczy, których nie ma wyników i też związek nie wiadomo, jak te grupy będzie dzielił. Także tu jest ciężko powiedzieć. Czyli 2000... duża niespodzianka przed nowym sezonem. I na pewno bardzo mocne zespoły. Bardzo mocne zespoły, tak, tutaj w tym 2008. Nie boisz się? Nie. Dlatego, że... Po tych sukcesach teraz będzie oczekiwania od rodziców na pewno duże. Myślę, że nie. Jeżeli są, może niektóre osoby, ale ogólnie jako rodzice, jako wszyscy, myślę, że nie będą oczekiwali czegoś więcej niż utrzymanie w pierwszym sezonie. Dzieci też myślę, że nie będą oczekiwały. Będę nad tym dalej pracował. Przede wszystkim będziemy grali mocne sparingi, które też nastawią nas, myślę, że do tej ligi. No i naszym celem jest utrzymanie w roczniku 2-8 i 2-6 też. Te mocne sparingi z kim? Ze starszymi zespołami będę chciał, bo łatwiej jest znaleźć kogoś bliżej starszego, który prezentuje wysoki poziom, wiadomo, że są starsi, niż jechać gdzieś dalej do 2-8. Tak. Tym bardziej, że ten rocznik starszy, ten rocznik, żeby sobie tutaj przypomnieć, 2-6, już wchodzi w etap, że bramki już normalne. Już nie 2-8. 2-8. Tak. Już bramki będą normalne, te duże. Ale chłopcy z 2008 grali w roczniku 2-6 u mnie w lidze. Nawet w ostatniej kolejce, gdzie nie miałem pełnego składu, zagrał Kuba Kowalski. Jasne. Z rocznika 2-8 zagrał. Przegrywaliśmy 1-0 z Chlebnią u nich do przerwy. Wszedł 5 minut bramka, 10 minut druga bramka i 15 minut asysta i 3-1 dla nas, tak? Chłopak z rocznika 2008, gdzie on w tym dużym boisku odnajdzie się lepiej niż w dziewiątkach jeszcze. No bo wtedy będą już zawodnicy grać w 11, tak? Tak, ale my już graliśmy mecze, sparingi i myślę, że to radę, będzie chłopcy. Wyglądało jeszcze lepiej, bo ja mam szeroką kadrę. 16 ludzi, którzy mogą grać w pierwszym składzie w tej chwili, plus jeszcze 4-5, którzy aspirują
jeszcze trochę pracy przed nimi, ale też dlatego ja wolę w jedenastkach wyjść, bo ja chcę, żeby oni grali. W Wiskitkach wystawiłem 3 drużyny na turnieju, bo ja chcę, żeby grali, tak? Każdy gra, rozwija zawodnika. Siedzenie na ławce tego nie robi. Tak? W naszym kraju piłka nożna jest numerem 1 chyba. Oczywiście siatkówka, jest skoki narciarskie, ale tutaj, gdzie żyjemy, na Mazowszu, w powiecie sochaczewskim, ojcowie swoich synów chcą grać w piłkę, by grali te dzieciaki właśnie w piłkę. Jak mogą dołączyć? Czy oczekujesz, czy nabór? Czy już zamknięty ten temat? Chłopaki, masz już skład? Dziękuję bardzo. Nabór jest ciągły u nas w klubie, to można zobaczyć na stronie internetowej w zakładce. Oprócz tego na Facebooku właśnie dzisiaj rano wstawiłem ogłoszenie o naborze wraz z plakatem, nabory uzupełniające. I właśnie to jest najlepszy okres, kiedy mamy te wakacje, tych zawodników można sprawdzić. I tak jak mówię, no już tam się odzywały pojedyncze telefony. Strona to jest Promek Nowa Sucha? PL. Tak. Wystarczy to wpisać i tam... Wystarczy Promek Nowa Sucha i już nam wyskoczy, tak. Mhm. Jasne. No, teraz już do tego wrócimy. Pytania, które zadałem trochę na początku. Czego Ci życzyć? Rozwoju. Zarówno jako trener, jako klub. Jako Promyk, bo też jestem sekretarzem w tym klubie, żebyśmy się cały czas rozwijali. Wtedy sukcesy przyjdą. Na pewno, tak? I spokoju. Żeby nie było żadnych zawirowań. To, co jak ja tu jestem od 7 lat, cały czas idziemy do przodu, cały czas się rozwijamy i nie ma jakichś większych zawirowań, tak? I tu dziękuję, mam taką możliwość całemu zarządowi oraz osobom, które nam pomagają, panu wójtowi, panu tu Mariuszowi z Rady Gminy, za to, że jest ta stabilizacja. Ze stabilizacji może być wynik, może być progres. No i to jest u nas właśnie w klubie. I tego życzę, żeby tak było dalej. Okej, okay, a powiedz mi, kiedy zaczniesz trenować seniorów? Ja? Tak. Seniorzy to jest inna w ogóle, inne trenowanie. Troszkę ja wiem, dlatego inne nastawienie. Myślę, że kiedyś zacznę, natomiast jeszcze nie w najbliższym czasie. Tak. Na pewno chcę tutaj poświęcić się tym rocznikom 2.6 i 2.8, doprowadzić je do pewnego poziomu i tych zawodników gdzieś tam, żeby grali, bo przede wszystkim, żeby oni się ruszali aktywnie, żeby oni w przyszłości też chcieli grać w seniorach na różnym poziomie, tak? Chciałem pochwalić chłopców z naszej szkoły, bo odnieśli ogromny sukces w tym roku. Było tych zawodów szkolnych mało, zdobyli mistrzostwo Mazowsza w sztafecie olimpijskiej. To jest ewenement na cały powiat sochaczewski, tak? Wygraliśmy z wszystkimi szkołami z województwa mazowieckiego. Była to sztafeta olimpijska, czyli biegali 800, 400, 200, 100. Biegło tu 3 chłopców właśnie z rocznika 2006 z Promyka. Dodatkowo jeden kolega, który może do nas dołączy kiedyś do klubu w najbliższym czasie. Także to jest ogromny sukces mistrzostwa Mazowsza w sztafecie olimpijskiej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim. No tak, bo to jest sukces na miarę całego województwa. Tak, no za nami była Warszawa, Siedlce, Ciechanów, duże szkoły sportowe nawet, tak? Tylko tu mówię, trafiliśmy super rocznik z jednym liderem. Właśnie Wiktorem Sotem, który tutaj fenomenalnie biega na czołowe miejsca w Polsce bez treningu. Nie trenuje biegania, tylko gra w piłkę, a regularnie zdobywa mistrzostwa Mazowsza czy czołowe miejsca w Polsce. Tak. To podejrzewam, że za parę lat, mam nadzieję, że o Filipie usłyszymy na którejś olimpiadzie. Wiktorze. Na którejś olimpiadzie. No, zobaczymy, czy będzie grał w piłkę, czy będzie biegał, bo w piłkę też gra dobrze. Ma wybór. Mhm. Prywatnie mój szwagier jeszcze. No proszę bardzo. Dobrze. Raz jeszcze dziękuję Ci za spotkanie. Z Rafałem Muraz, Sebastian Wasilewski, Sochaczew. Raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Sochaczew.pl